Witajcie. Dzisiaj następne koszulki na pisanki. Drugi mój ulubiony wzór, bardzo prosty. Składa się z 6 takich motywów, ale bardzo łatwo zmienić ilość tych motywów. Po prostu na początku, nie robiąc 12 słupków, tylko robimy tych słupków po prostu 10. Myślę, że większej koszulki nie ma sensu robić, bo to jest akurat bardzo duże jajko. Na jajko średniej wielkości wystarczy tych motywów 5, czyli 10 słupków. Dwa jajeczka wyglądają w ten sposób. Gotowa koszulka. Mam już jedną taką do pokazania zrobioną. Wygląda tak. Tutaj na górze niteczkę przewlekłam, żeby potem po włożeniu jajka ładnie związać i jajko wtedy pięknie wypełnia tę koszulkę. Koszulka wielokrotnego użycia wystarczy nam nie tylko na jedne święta. Czego użyłam do zrobienia tych koszulek? Jak zwykle maksimum. Teraz jest to kolor 1655 i szydełko 1,5 mm. Bardzo dobry kordonek do takich wyrobów. No dobrze, no to zaczynamy. Zaczynamy od pierwszego oczka. I teraz 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Zamykam oczkiem ścisłym. I teraz, jeżeli chcemy mieć koszulkę na bardzo duże jajko, to z tych największych, robimy 12 słupków. Ja zrobię tych słupków 10, bo chcę na takie średnie jajko. 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka i dalej drugi słupek. Trzeci słupek. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Pierwsze okrążenie kończymy oczkiem ścisłym. Tu na szczycie tego słupka oszukanego robimy oczko ścisłe. Raz, dwa i tu jest trzecie oczko i mamy oczko ścisłe. To jest początek naszego jajka. Drugie okrążenie. Pierwsze słupek, czyli mamy 3 oczka łańcuszka, bo zastępuję i teraz 2 oczka łańcuszka. W następnym oczku robię słupek. Potem robię 2 oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. Znowu robię 2 oczka łańcuszka i słupek w następnym oczku. To jest ten motyw, który powtarzamy w kółko. 2 oczka łańcuszka i w następnym oczku robię słupek.
dwa oczka łańcuszka i słupek w to samo oczko. Tak, co drugie oczko to są dwa słupki w tym oczku. Oczywiście przedzielone oczkami łańcuszka, dwoma oczkami łańcuszka. Teraz znowu dwa oczka łańcuszka i słupek. Dwa oczka łańcuszka i w to samo oczko, czyli tu będę wbijać dwa słupki. Jeden słupek, przedzielam dwoma oczkami łańcuszka i drugi słupek. Znowu przedzielam dwoma oczkami łańcuszka i robię słupek. Znowu dwa oczka łańcuszka i słupek, jeden i drugi. Dwa oczka łańcuszka, słupek. Dwa oczka łańcuszka i teraz tu będą dwa słupki w tym oczku. Raz, dwa oczka łańcuszka i drugi słupek w tym oczku. Teraz łączę oczkiem ścisłym. Raz, dwa i trzecie. Trochę za wysoko. Raz, dwa, tu jest trzecie. Oczko ścisłe. Tak wygląda. Dobrze zrobiłam? Niedobrze, bo nie zrobiłam tu dwóch oczek łańcuszka. Zobaczcie, raz i dwa, pośpieszyłam się. I tutaj oczkiem ścisłym. Teraz się zgadza. Teraz rząd numer 3. Bardzo, bardzo prosty. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, które zastępują mi słupek. Potem jedno oczko rozdzielające i w tym V robię trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Potem dwa oczka łańcuszka i znowu trzy słupki. I trzy, potem oczko łańcuszka i słupek nad następnym słupkiem. Tu wbijam się pod dwie nitki i mam słupek. I to jest mój motyw, który muszę powtarzać w kółko. Zrobię całe okrążenie z Wami. Oczko łańcuszka i w to V, trzy słupki, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. Trzy i teraz oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka i znowu robimy motyw. Trzy słupki. Trzy. Potem dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. Raz. Dwa. I trzy. Oczko łańcuszka i słupek nad słupkiem. Znowu oczko łańcuszka
i w tej V robię cały motyw. Trzy słupki i trzy. Teraz dwa oczka łańcuszka, trzy słupki. Trzy, potem oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i motyw. Czyli trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. Potem oczko łańcuszka i tu już łączę raz, dwa i w trzecie oczko. Jak już połączę, mam gotowe pierwsze okrążenie z tymi motywami, czyli trzecie okrążenie mojej koszulki. Na duże jajko tych okrążeń z tymi motywami robię 9. Albo no, może i 8, jak nie będzie aż takie wielkie. Ja zrobiłam to zielone. Tych motywów miałam, zdaje się, 8, 2, 4, 6, 8. I jest to na bardzo duże jajko, nie to z tych największych, ale duże. Ja w tej koszulce, ona będzie, ta niebieska będzie troszeczkę mniejsza, nie będę robiła 8, tylko zrobię 7 motywów. Będzie na takiej średniej wielkości jajko. Spotkam się z Wami dopiero jak zrobię tych okrążeń z motywami 7. Jedno mam, jeszcze muszę zrobić 6. Wrócę na koniec 7. okrążenia z motywami. Zrobiłam już 7 rzędów tych moich motywów. Tyle wystarczy na średniej wielkości jajko. No i kończę tutaj oczkiem ścisłym. I żeby wykończyć górę, tutaj gdzie mam słupki, będę robiła podwójne słupki, a tu gdzie mam łuki, będę robiła pojedyncze słupki i przedzielam wszystko 3 oczkami łańcuszka. Czyli zamiast podwójnego słupka robię teraz 4 oczka łańcuszka. 3 i 4. Teraz 3 oczka łańcuszka, to są te przedzielające. Robię słupek pod łukiem. Znowu 3 oczka łańcuszka. Podwójnie nawijany słupek nad słupkiem. Trzy oczka łańcuszka, słupek pod łukiem, trzy oczka łańcuszka, podwójnie nawijany słupek nad słupkiem, trzy oczka łańcuszka, pojedynczy słupek pod łukiem, trzy oczka łańcuszka, podwójnie nawijany słupek nad słupkiem, trzy oczka łańcuszka, pojedynczy słupek pod łuk, trzy oczka łańcuszka, podwójnie nawijany słupek, trzy oczka łańcuszka, pojedynczy słupek, trzy oczka łańcuszka. O, już mi się kończy okrążenie. Szukam 4. oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, bo to było podwójne.
I mam już praktycznie koszulkę zakończoną. Zostaje mi tylko obciąć nitkę. Ja wyciągam tutaj, biorę sobie oczywiście igłę. I w ten sposób zakończam. Czyli wbijam się tu pod jedną niteczkę, pod drugą, przeciągam w jedną stronę, wbijam się z powrotem w to samo oczko i ściągam. W ten sposób mamy wykończone takim łańcuszkiem. No i z drugiej strony tutaj już muszę trochę pokombinować, żeby to wykończyć i żeby ta nitka mi potem nie wychodziła. Oczywiście koszulki nie krochmalimy. Ona ładnie się naciąga naciąga się elegancko na jajku. Nic nie trzeba robić. Jeszcze tu włożę, o, i już mogę tutaj obcinać nitkę. Teraz, żeby tutaj na górze zrobić ten sznureczek, obcinam kawałeczek mojego kordonka. Można oczywiście użyć jakiejś wstążeczki, ale nie widzę takiej potrzeby. Kawałek kordonka, igła. Koszulka sama w sobie jest bardzo, bardzo ładna i nie trzeba już w żaden sposób upiększać. I tak jak fastryga. Od góry, od dołu zbieram wszystkie słupki. I już koniec. Tak. I w ten sposób mamy już gotową koszulkę. Moje jajko wielkości średniej, bo to zobaczcie, to jajko jest duże, więc tutaj robiłam o dwa oczka więcej w pierwszym okrągłym, znaczy dwa oczka, przepraszam, dwa słupki więcej w pierwszym okrążeniu i robiłam o jeden więcej motyw, tak? A tutaj mam o dwa słupki mniej w pierwszym okrążeniu i skróciłam o jeden motyw. Wielkość jest widoczna gołym okiem. Teraz wkładam. Moje jajko jest średniej wielkości. Naciągam. Tutaj związuję. Dobrze jest jeszcze ładnie ułożyć. I robię kokardkę. Ja zawsze sobie jeszcze lekko tu ściągnę. Te wąsiki są zbyt długie, więc przycinam i tu też i w ten sposób powstała moja koszulka na pisankę. Mam jeszcze oczywiście tu różową, błękitną, ten piękny turkus i zielona, która jeszcze nie została wypełniona
jajkiem. Zachęcam do zrobienia swoich koszulek na pisanki. Wiecie, jak je modyfikować. Na pewno dacie sobie radę. Zapraszam. Pokażę na pewno jeszcze jakieś inne modele koszulek na pisanki. Do zobaczenia.